śmierć rodzinne w Międzyzdrojach. Dziś przesłuchanie kierowcy. Są pierwsze zdjęcia zatrzymanego. W sobotę, 23 grudnia, Polską wstrząsnął wypadek, do którego doszło na Spokojnej ulicy w Międzyzdrojach, województwo zachodniopomorskie. Pędzący osobowym Audi kierowca wypadł z drogi, po czym rozjechał idącą chodnikiem czteroosobową rodzinę. Troje z nich zginęło na miejscu. Spokojny przedświąteczny wieczór zamienił się w istny koszmar. Czteroosobowa rodzina, prawdopodobnie z Gdańska, była na spacerze i zmierzała do pensjonatu. Około godziny 18 na ulicy Dworkowej wbiło się w nią osobowe Audi. Jego kierowca uciekł. Międzyzdroje. Rodzina rozjechana na chodniku. Z relacji świadków dowiadujemy się, że osobówka z impetem wpadła na chodnik, rozjechała pieszych, a potem wyłamała ogrodzenie prywatnej posesji i uderzyła w ścianę pensjonatu. Kiedy świadkowie zbiegli się na miejsce, zastali przerażający widok. Na miejscu zginęły dwie osoby dorosłe, 44-letni mężczyzna i 43-letnia kobieta, prawdopodobnie małżeństwo. 7-letni chłopczyk, nieoficjalnie syn pary, był reanimowany. Mimo wysiłków ratowników, jego życia również nie udało się ocalić. Z wypadku ocalała tylko 12-letnia siostra 7-latka. Doznała między innymi obrażeń rąk i nóg. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jej życiu szczęśliwie nic nie zagraża. Wstrząśnięci wypadkiem są mieszkańcy Międzyzdrojów. To straszne, że święta będą już zawsze kojarzyć z tą potworną tragedią, mówili obecnemu na miejscu reporterowi Faktu. Pirat zatrzymany przez policję. Mundurowi tuż po wypadku zorganizowali obławę za kierowcą Audi. Został on zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. Policjanci nie zdradzają na ten moment żadnych szczegółów na jego temat. Nie wiemy, ile ma lat, skąd pochodzi, ani czy w momencie wypadku był trzeźwy. W niedzielę, 24 grudnia, kierowca ma zostać przesłuchany. Gromadzony jest materiał dowodowy, czynności z zatrzymanym niewykluczone jeszcze dziś, powiedział PAP w niedzielę rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. Lokalny serwis kamienskie.info opublikował na YouTube nagranie z zatrzymania mężczyzny.